Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Jak widzicie widzowie, jestem w tej wiosce, w której zakończyliśmy poprzedni odcinek, ponieważ udało mi się uciec z więzienia Lucyfera. Odcinek poprzedni wam się bardzo spodobał, poproszę was teraz o stawienie łapki w górę, ponieważ łapka w górę to jest bardzo ważna rzecz. Mam nadzieję, że uda mi się uciec dzięki temu, prawda, że zostawicie tą łapeczkę w górę oczywiście. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. No a my przechodzimy do materiału. Dzisiaj celem na odcinek jest dostanie się na Palionowo. Dzisiaj po prostu muszę znaleźć drogę powrotną do domu, bo nie wyobrażam sobie tego, żebym dalej w tym miejscu, że tak powiem, miał tkwić. Ja oczywiście korzystając z tego, że tutaj są różne takie rzeczy, które mi pomogą właśnie na to, żeby uzbierać sobie żarcie. Tak jak na przykład właśnie tutaj mamy idealnie sianko, które możemy wykorzystać. Między innymi też jest tutaj ten ziomeczek, którego by można było... O kurde, na raz szedł, ale był obity już może dlatego. Dobra, zobaczmy ile z niego dostaliśmy. 3. Spoko, bo możemy z tego zrobić... Co jest? Co tu robi kot? Jak się wystraszyłem tego kota. Dobra, bierzemy to siano i zróbmy sobie może żelazną sikieret. Znaczy nie żelazną sikieret, tylko kilof. Bo jak mamy już, to wiecie. Nie, no kilof, co ja robię? Prawie zrobiłem siekierę. Dobra, robimy tak. Tu pozbądźmy się tego. Mamy name taga, mamy masę rzeczy, które nam są totalnie niepotrzebne, ale ogarnimy sobie więcej sianka, bo nie wiem jak długo będziemy lecieć, prawda, szukając Palionowa, ale no nie mogę tutaj być jakoś mega dłużej, ponieważ ja muszę koniecznie wrócić na Palionowo, już mam dosyć, prawda, tego, że mnie tam tak długo nie było, nie wiem ile się tam pozmieniało, słyszałem różne, masę historii tak naprawdę dotyczące, które dotyczą Palionowa i tego co tam się dzieje i szczerze mówiąc muszę sprawdzić, czy aby na pewno tak jest faktycznie. Dobra, jaki jest plan ogólnie, widzowie? Ja rozjeżdżałem się tutaj w okolicy i totalnie nic mi tutaj nie wygląda znajomo, totalnie nic. Jedyne co tak mi jakby, co mi tak zaświtało, to to, że do Palionowa faktycznie prowadzą jakby tam jest taka długa jakby rzeka po prostu, więc jakby pomyślałem, że najlepiej będzie płynąć po prostu różnymi rzekami, ponieważ w ten sposób jest szansa na to, że się dostaniemy, a jak widzicie tutaj jest jakaś rzeka, która leci gdzieś tam i tak dalej, można byłoby się nią gdzieś dostać, ale jest też morze, więc jest szansa, że my jakbyśmy polecieli tym morzem wzdłuż tego brzegu, to trafimy tam na jakieś różne, że tak powiem, jeszcze inne, jak to się nazywa, te takie, no, nie kaniony, jakieś inne, widzowie, brakuje mi słowa, inne, jak się nazywa taki rzeka, jak tak płynie, inne kanały takie, które będą, że tak powiem, w bok, którymi będziemy mogli sprawdzać, czy tam przypadkiem czegoś nie ma, no ale teren totalnie jest mi nieznajomy, na pewno nie mieliśmy tam takich gór, więc wydaje mi się, że ta góra totalnie odpada, no takie góry jak tam by bardziej mogły być, ale myślę, że kojarzyłbym taką górę, a teren też mi się nie zgadza, my tam nie mamy sawanny, my tam mamy normalnie piękną, prawda, zieloną trawkę, więc wydaje mi się, że bardziej tam teren mi pasuje, mimo że tam nie jest górzysty, ale zawsze może się zacząć górzysty, więc mi się wydaje, że tak właśnie postąpimy, polecimy sobie brzegiem ile w tamtą stronę i zobaczymy dokąd nas to doprowadzi. Ja oczywiście robię sobie łódeczkę, zróbmy sobie może od razu dwie. Jakby mi się jedna zniszczyła, albo jedną bym musiał porzucić. Istnieje taka możliwość, że tak by trzeba było zrobić, więc przygotujmy się na taką ewentualność. Bierzemy sobie tutaj te dwie, te wszystkie te. Zróbmy sobie chleba dużo, ja jestem oczywiście toast, więc... Chleb to jest podstawa, widzowie. Tak chciałem tylko zaznaczyć, że kto nie je chleba, ten... tego prawie nie ma, nie? Bo... Teraz to wymyśliłem. Dobry rym w ogóle. Dobra, bierzemy to. Mamy jakieś żelazo, można by było je przepalić w sumie, ale czy mi się chce? Ja nie wiem też, no kurczę, wiecie co, no w sumie tak długo będziemy podróżować do domu, w sensie jest takie ryzyko, że możemy długo podróżować do domu i że możemy dzisiaj tam nie dotrzeć, że wydaje mi się, że w sumie nawet chyba dobrym pomysłem byłoby faktycznie coś sobie przepalić, a że tam był kowal i piec jest gotowy, to, że tak powiem, dużo roboty z tym nie będzie, a będziemy mieli już, że tak powiem, to, co potrzebujemy do tego, żeby mieć jakiekolwiek porządne narzędzia, więc tak, szybko do tego kowala wskoczymy, to on był tutaj z tego co pamiętam dokładnie, mamy to, przepalmy sobie na szybko, a już pochłonęło tego jednego, dobra, jest fajnie, możemy też zrobić z tego wiadro, czy mamy za mało? Mamy za mało, bo mamy tylko 5, przydałoby się ich więcej, ale czekajcie, czekajcie, bo tutaj był taki stonowy teren, że tak to ujmę, i jest szansa na to, że znajdziemy tutaj może jakieś żelazo. Niestety chyba nie, tam widziałem żelazo, ale tam nie będziemy iść na pewno, tak mi się, aż tak mi nie zależy, więc no niestety tutaj z tego co widzę żelaza nie mamy. No więc teraz pytanie, czy robimy siekierę czy wiadro, nie? Co nam się bardziej przyda? Szczerze mam wrażenie, że przyda nam się bardziej wiadro, takie mam przeczucie. Więc chyba zrobimy sobie najpierw wiadro po prostu i ewentualnie jak... No dobra, już zrobiłem, no już na mnie nie ma co myśleć nawet, nie? Zrobiliśmy wiadro, tyle w temacie, można, prawda, że tak powiem, lecieć. Ja wiecie co, ja tutaj, żeby się nie zmarnowało, niech się przepalają te 4 ziemniaki, a ja lecę gdzieś dalej.
mi już te ziemniaki raczej potrzebne nie będą, aczkolwiek może mi się przydać faktycznie ta lawa, która tutaj jest. Wody jest sporo, lawy nie zawsze, więc lawę możemy przycupnąć teraz. Teraz tak, czy chcemy jechać tym kanionem, czy chcemy... No nie, no dobra, tak jak powiedziałem. A, wiecie co, prześpimy się jeszcze. Kurczę, już chcę wyjść z tej wioski, chcę już wyjść, to ten, a ciągle mnie coś tu trzyma. Nie wiem, czy to nie jest jakiś znak, że mam tutaj na przykład zostać, czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie. Ale mnie zdusiło. Dobra, widzowie, prawie umarłem. Kaszląc. Postanowiłem, że płynę tą wodą, więc płyniemy wodą. Nie zmieniajmy już tego, znaczy wodą, morzem. Nie zmieniajmy już tego, zróbmy tak, jak postanowiłem sobie na początku. I zobaczmy, dokąd nas to doprowadzi. No mam nadzieję, że trafimy do Palionowa. Dawno mnie tam nie było. To jest właśnie mega śmieszne uczucie. Mega śmieszne, może nie śmieszne, bo w sumie mnie to totalnie nie bawi. Mega dziwne i straszne uczucie, że wiem, że gdzieś tam jest Palionowo. Gdzieś tam, albo... Tam jest statek opuszczony, o kurde, nie, no dobra widzowie, no musicie mi, że tak powiem, pozwolić tam zwiedzić ten opuszczony statek, bo tam może być żelazo, które nam się może mega przydać. Więc sprawdźmy je, ponieważ widzę, że jest statek, to statku opuszczonego opuścić, że tak powiem, nie można, już został raz opuszczony, więc my nie możemy już go opuścić po raz drugi. A przy okazji rozejrzymy się tutaj, czy tutaj czegoś przypadkiem nie ma. Tam się zaczynają jakieś inne góry robić. I zaczynam mieć wątpliwości, czy aby na pewno dobrze jest, żebyśmy płynęli w tamtą stronę, a nie raczej w tą. Tak się zastanawiam powoli. Ewentualnie możemy pójść na te góry, zobaczyć, czy tam przypadkiem nie widać stamtąd Palionowa. I jeżeli nie widać, to na przykład wrócić. Dobra, teraz tak, czy mi się chce tu kopać? Dobra, no gdzieś tu musi być skrzynka, nie? Czekajcie, jak ja pamiętam dobrze, to skrzynka jest... to skrzynka, nie wiem nawet gdzie jest, dobra. Przekopmy się tu. Tu gdzieś powinna być skrzynka, tak mi się wydaje. Rozwalmy, to jest skrzynka, dobra, okej. I... No dobra, no... Nie no, ja mam netherite'ową, no to jaki lepszy rys niż nic? No jasne, że lepsze jest ten netherite'owy, zapomniałem, jakie mamy zbroje tutaj. Dobra, to zobaczmy, czy tutaj coś jest jeszcze, chociaż wydaje mi się, że to będzie ta jedna skrzynka tylko. Niestety, więc... chyba tak faktycznie będzie, chyba tak faktycznie będzie. Dobra, zobaczmy tu, tu jest jakieś takie bardziej zejście w dół. Tu... Nic tam nie ma, tu... No nie, no tu już jest końcówka. Nie, dobra, tu nic nie będzie. Dobra, niepotrzebnie tutaj przechodziłem, straciliśmy tylko czas. Chociaż... Kusi mnie, żeby tu dalej zerkać, bo coś czuję, że tutaj coś może być faktycznie. I coś, co by nam się mogło przydać bardzo. Ale z tego, co widzę, to... Dobra, nie traćmy czasu, Dobra, uznam to za zły znak i po prostu, że to, że nie mamy tam lecieć. Że tam jest trochę śniegu. To by mogło zapowiadać jetowice na przykład, bo one w śniegu są przecież całe. Ale dobra, czekajcie, wejdźmy tu na drzewo i zobaczmy z tego drzewa. Kurde, no nie wskoczę na to drzewo. Co jest? Dobra, tu, o, dobra, jesteśmy na drzewie. Zobaczmy tam. Kurczę, wiecie co, ja mam pomysł. Nie widzę tam za bardzo dużo. Musiałbym tam faktycznie... Nie wiem, widzowie, ja nie wiem, co mam robić, bo... Kurczę, wydaje mi się, że... Nie no, ja w sumie nie wiem, gdzie ja jestem, no to nie wiem, czy tam, czy... Dobra, lećmy w tą górę, zobaczmy te góry, no bo jednak, kurczę, tak mi coś mi mówi, że w drugą stronę powinienem iść, ale te góry mnie za bardzo kurczą, wydaje mi się, że tutaj coś faktycznie może być, więc szybko zerknę sobie tutaj i zobaczymy, czy faktycznie dobre, że tak powiem, mój wzrok mnie kusi dobrze, czy mnie jednak kusi źle i trafię gdzie indziej na przykład. Tego bym bardzo nie chciał, więc zobaczmy szybko, co tutaj się kryje. I zobaczmy, czy jest tutaj jakikolwiek zalążek tego, że tu może być Palionowa. Jak za tą górą nie ma Palionowa, to ja widzowie... Nie no, to na pewno nie ma Palionowa. Kurde, przecież to... No nie, no tu na pewno nie będzie Palionowa. Ja bym znał ten teren, przecież ja wokół Palionowa cały teren znam. O nie, no nie, no nie, no nie, no... Chociaż ostatnio w sumie nie znałem tej bazy Lucyfera, która tam była blisko całej wioski. Więc może jednak nie do końca znam. Ej, no nie, tam jest morze. Dobra, nie, to na bank w tą stronę nie jest. To na bank w tą stronę nie jest, idziemy w drugą. Tak jak mnie, że tak powiem, serce prowadziło, tak trzeba było lecieć jednak, bo tutaj to nie ma sensu. Ja widzę, że tam jest jakieś morze, to nie, to nas nie interesuje. Lecimy w drugą stronę. Dobrze myślałem, że jednak trzeba było tamtędy lecieć, więc ja bym tak zrobił faktycznie i pocisnął w tamtą stronę, bo tu za dużo czasu marnujemy w tą stronę. Nie, lecimy w drugą, koniec tematu. Lecę, o kurde, dobra, jest, wpadłem do wody. Lecimy do wody. Dobra, dobiegłem do morza, tu mamy ten statek i wsiadamy i płyniemy wzdłuż brzegu, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że nam się to uda, możemy... Tam jest w ogóle świątynia opuszczona, tam jest. O kurde, no to tego nie było obok Palionowa, tu jest jakiś portal.
niedokończone co prawda, więc nie ma co tam iść do niego. Tam jest ta wioska, w której byliśmy. Odpłynę lekko od brzegu, tak żeby widzieć brzeg, ale żeby być jednak dalej, bo może z drugiej strony mi się pokaże jakiś ląd. I może ten z drugiej strony ląd będzie właśnie takim lądem, który warto byłoby zwiedzić. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, trzeba lecieć w kanały, bo wioska cała Palionowo, ona nie jest przy morzu. Więc my musimy zwracać uwagę głównie na kanały, ponieważ musimy wpłynąć w jakiś kanał i liczyć na to, że nas on po prostu doprowadzi do Palionowa. Tyle w temacie jest po prostu, nie? Więc tutaj nie ma żadnych kanałów. Tam się zaczyna coś. Tam się tak jakby jakiś... Ej, tu jest kolejna świątynia, ta podwodna? Ej, co jest grane? Co tak często? Nie, tu nie, to jest zbyt wąskie, trzeba płynąć dalej. Ale nie mogę tu, bo dostanę mining fatiga, jak tam przepłynę blisko tego. Nie możemy tam być, widzowie, nie możemy. O, już się zrespiły te ryby, widzicie? Już tutaj, prawda, się zaczyna cyrk. Ja nie mogę, bo ja dostanę mining fatiga, a nie chcę go. To jest taki, prawda, czar, który tam ta ryba narzuca, że nie możemy nic rozwalać przez długi czas, więc ja bym tego bardzo nie chciał dostać. Bardzo, bardzo, dobra, lecimy tu. I zobaczmy, czy tu jakiś kanał będzie. Mam nadzieję, że tak, no już trochę płyniemy. Aczkolwiek, no, domyślam się, że mogliśmy się zrespić naprawdę bardzo daleko od Palionowa. O, więc niestety troszkę się boję, że tak łatwo nas, że tak powiem, nie wrzuci tam, gdzie trzeba. No i jednak trochę będziemy musieli płynąć. Tu jest jakiś kanion, taki jakby, ale to, nie no, takich nie było wpływów w ogóle do Palionowa. No nie no, trzeba płynąć ciągle przed siebie, zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Ej, dobra, widzowie, mamy kolejną wioskę jakąś. Tamta wioska, która była obrabowana, ponieważ nie było nic w kowalu. Czyli tam już ktoś był. Ktoś, nie wiadomo kto. Tu jest kolejna wioska. Jeżeli tutaj znowu będzie obrabowana, znaczy, że tutaj też już ktoś był. I to oznacza, to oznaczałoby, żebyśmy się zbliżali do Palionowa, bo znaczy, że tutaj też ktoś był, ale to jeszcze się okaże. Teren totalnie nieznajomy dla mnie. Delfiny tutaj pływają. No totalnie, że tak powiem, nie rozpoznaję tego. Ej, tam są jakieś góry. Dobra, widzowie, to się trzeba skupić. Bo góry to faktycznie mi się kojarzą z Palionowem. Ta wioska, czy ona była obrabowana? Była obrabowana. Ktoś tutaj na wyprawie był. Ktoś tu był. Czyli faktycznie możemy iść naprawdę w dobrym kierunku, że tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Tylko dalej nie znaleźliśmy żadnego kanału, w który moglibyśmy wpłynąć. Więc chyba nie do końca. No nie no, na pewno musi być jakiś kanion. Ale wygląda to już bardzo znajomo, te góry. W sensie znajomo, no wyglądają tak, jakby wyglądały na Palionowie, że są takie, wiecie, takie większe pagórki. Ale dobra, płyniemy dalej wzdłuż tej wyspy urostu i zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Jakiś kanał w końcu musi być. Chociaż, widzowie, postanowiłem w tym momencie, że jednak wracamy i idziemy na tą górę. Skoro ta góra jest znajomo wyglądająca na Palionowo, to powinniśmy znaleźć jakiś inny kanał właśnie tam. Jakby, że jak pójdziemy tam do tej góry, to powinniśmy z tej góry zobaczyć jakieś inne kanały wodne, którymi możliwe, że dostaniemy się na Palionowo. I po prostu wybierzemy jeden z tych kanałów, który tam zobaczymy, jeżeli jakikolwiek zobaczymy, no i popłyniemy wzdłuż tego kanału po prostu, nie? Więc jakby taki jest plan w tym momencie, bo jest dżungla tam. Ej, dżungla też była niedaleko Palionowa, więc warto lecieć też w stronę dżungli, ponieważ jeżeli dżunglę znajdziemy, to jest już naprawdę wielka szansa, że znajdziemy resztę jakichś znaczących rzeczy, że tak to ujmę. Dobra, jest ta góra, nie wiem, jakby blisko Palionowa na pewno dżungla nie jest, więc że tak powiem, raczej się nie zbliży. Jest tu woda jakaś. Ej, jest kanion! Znaczy kanion, jest kanał jakiś, tam jest portal. Ej, dobra, jeżeli ten portal jest obrabowany, to znaczy, że ktoś tutaj był. Ej, dobra, to jest ciekawe. Jeżeli portal jest obrabowany, możliwe, że ktoś tutaj był, co oznaczałoby, że jesteśmy bardzo blisko Palionowa. Tam są góry jakieś. Tylko one są takie dżunglowe. Dżunglowych gór nie było wokół nas, więc bardziej raczej w tamtą stronę bym nie szedł, raczej w drugą, no tam jest masa dżungli. No zobaczmy to. Tak pół na pół obrabowana, wiecie, są zostawione rzeczy takie totalnie niepotrzebne, ale narzędzia, które tam się mogły zrespić i które raczej się zrespiły, raczej są wzięte. Wow, co to ma być, ja nie wiedziałem, że tam jest lawa. Czy my tam chcemy płynąć? Ej, dobra, no to wygląda znajomo w sumie trochę. Dobra, wiecie co, ja bym poleciał chyba w tamtą stronę, lecimy. Lecimy tam i zobaczmy, czy tam przypadkiem nie ma Palionowa, bo... Chociaż nie, no nie wygląda to znajomo, tam... Ej, tam jest... Widzicie to? Tam jest słup postawiony. Tak jakby ktoś przyszedł z tamtej strony. Albo z tamtej. Ej, nie wiem teraz, gdzie mam płynąć. Widzowie, nie wiem, co mam robić teraz w tym momencie. Czy mam płynąć tam? Ej, no nie, no to jest mega zagwozdka w tym momencie. Ej, dobra, polecę może do tego słupa. Polecę do tego słupa i zobaczę, co się na tym słupie kryje. Taki jest plan, widzowie, teraz, bo...
innej opcji to ja w sumie na razie nie widzę, więc lecę tam do tego słupa. Dobra, widzowie, tam jest ten słup, byłem koło niego, z niego nic nie było widać, ale postanowiłem biec w tą stronę po prostu, więc biegnę tu i tu widzę, że jest ten jakby znowu kanał wodny, którym jest szansa, że moglibyśmy się do czegoś dostać ciekawego. Ja tu się rozglądam, jestem na takiej górce i tutaj, że tak powiem, dobry widok jest stąd nawet. Wyglądają te góry dosyć znajomo i wydaje mi się, że możemy coś za niedługo w końcu znaleźć. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć palionowo. To by było naprawdę mega super, jakby nam się udało znaleźć. I zobaczymy co, zobaczymy czy faktycznie nam się to uda. Dobra, czekajcie, tu przeskakujemy. Tu jest coraz więcej takich kanałów, które prowadzą tam faktycznie. I może być tak, że faktycznie zbliżamy się do naszego, że tak powiem, miejsca docelowego. Byłoby naprawdę super. Tylko, no te góry wyglądają dosyć znajomo. Tak jakbym już kiedyś widział. Na pewno nie możemy być w dżungli. Oj, kurde, zostaw mnie, szkielecie. Nie bij mnie. Zostawcie mnie, wszystkie moby. Ja nie chcę się z wami bić, ja jestem już w tarapatach. Nie pracujcie dla Lucyfera, pracujcie dla nas. Bijcie Lucyfera, nie mnie. Nie, proszę, proszę. Dobra, tu jest lawa, to nas nie interesuje. Kurczę, ja bym przeszedł najchętniej w tamtą stronę, tam na wprost. Ale no niestety, kurczę, ej, nie dostaniemy się tam tak na wprost. Ajajaj, dobra, musimy tu zejść. I po prostu, o kurde, oj, dobra, tutaj przejdźmy. Dobra, musimy po prostu stąd wypłynąć. Dobra, robię taką akcję. Bierzemy wodę, tam to nam się nie przyda, a dzięki wodzie wypłyniemy szybciej stąd. Więc lecimy tam, bo ja już nie mogę się doczekać, że znajdę to palionowo, kurczę, proszę. Już mam naprawdę ochotę wrócić z powrotem do miejsca, w którym byłem. Do miejsca, w którym wszystko, że tak powiem, się zaczynało już. No już mam dosyć tej podróży, już mam dosyć tego błąkania się po świecie. Już mam naprawdę serdecznie dosyć, nie? Proszę, już chcę... Ej, nie strzelaj do mnie, szkielecie! Kurczę, zostawcie mnie. Ała! Dobra, strzelił we mnie, ale nie zadał mi za dużo... Ała! Dobra, mam na szczęście zbroję, ale on do mnie ciągle ładuje. Dobra, przejdźmy tu. Dobra, proszę, żeby za tą górą było palionowo. Proszę, nie strzelaj do mnie, palionowo, proszę. Nie no, nie widzę, to jest... Nie no, ja nie kojarzę takich kwiatków wokół palionowa. No nie... Jetowice to są! Dobra, mamy jetowice, jest, znaleźliśmy miejsce, jest, udało się, wróciliśmy. Ale jazda, dobra, jest. O kurde, co tam się wydarzyło? O nie, widzowie. Co tu się dzieje?